mocno zginęła to młoda dziewczyna. W ciągu ulicy tej na Nowy Zagórz zginęło kilka osób. W ubiegłym roku niepełnosprawny zginął. Proszę Państwa, to jest jakiś paradoks. Jeżeli do końca sierpnia nie znajdą się pieniądze, będziemy blokowali drogę w czasie ruchu turystycznego. W 2010 roku my, Zagórzanie, wzięliśmy sprawę we własne ręce i tym sposobem udało się nam wywalczyć sygnalizację świetną na skrzyżowaniu z drogą wiodącą do Komaczy. Od tamtego momentu minęło 7 lat, ale liczne problemy komunikacyjne dotyczące zarówno miasta, jak i całego regionu wciąż pozostają aktualne. Najwyższy czas, aby to zmienić. Mamy nadzieję, że dobra zmiana dokona się tutaj bez pikiet i bez blokad. Jedno jest najważniejsze, żebyśmy działali razem i skutecznie. Dlaczego? Dlatego, bo Bieszczady to nie zadupie. Bądźcie z nami, ciąg dalszy nastąpi.